Domowy peeling z kawy i oleju kokosowego na roztępy. Ten domowy peeling do ciała wykonany z kawy i oleju kokosowego przeznaczony jest do użytku zewnętrznego. Odżywi Twoją skórę, wspomagając walkę z rozstępami w różnych częściach ciała. Jego właściwości można porównać z wieloma komercyjnymi specyfikami na rozstępy, ponieważ wszystkie tego typu produkty wspomagają gojenie, regenerują i nawilżają skórę. Chociaż nie jest to magiczny środek, przy regularnym stosowaniu zauważysz, że Twoja skóra stała się gładsza, a nieatrakcyjnych, białych pasków jest mniej. Zalety stosowania kawy na rozstępy. Kawa stała się popularnym składnikiem w branży kosmetycznej. Ponieważ jej właściwości i składniki odżywcze mają niezwykle korzystny wpływ na skórę. Kofeina przenika do Twoich tkanek i dodaje im jędrności, dzięki czemu nie pojawiają się nowe rozstępy. Kawa zawiera silne przeciwutleniacze, które minimalizują uszkodzenia spowodowane przez wolne rodniki. Zapobiega to przedwczesnemu rozpadowi tkanki. Ziarnista konsystencja kawy ma działanie złuszczające i oczyszcza skórę z martwych komórek, jednocześnie pobudzając przepływ krwi. Domowy peeling z kawy wspomaga dotarcie niezbędnego do regeneracji tlenu do komórek skóry. Kawa pomaga utrzymać nawilżenie skóry, a zawarte w niej witaminy i minerały odżywiają skórę od środka. Korzyści płynące z oleju kokosowego. Olej kokosowy nie potrzebuje praktycznie żadnego przedstawienia jako alternatywny produkt kosmetyczny. Jest doskonale znany ze swoich właściwości nawilżających, przeciwbakteryjnych i leczniczych. W połączeniu z kawą mogą pomóc Ci zachować gładkość skóry i zapewnić jej ochronę. Olej kokosowy zawiera średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe, które pomagają w utrzymaniu naturalnego nawilżenia skóry i zapobiegają jej niszczeniu. Jest on łatwo wchłaniany i przenika do głębszych warstw skóry, zapobiegając utracie elastyczności i jędrności. Olej kokosowy zawiera sporą dawkę witaminy E i K, które zapobiegają przedwczesnemu starzeniu się komórek. Niezbędne aminokwasy utrzymują razem włókna tkanek Twojej skóry, przez co zapobiegają tworzeniu się nowych rozstępów. Olej pomaga w utrzymaniu produkcji kolagenu i elastyny, które są niezbędne do zachowania młodej i pięknej skóry. Olej kokosowy działa jak bariera przed uszkodzeniami, będącymi efektem działania słońca, toksyn i bakterii. Jak przygotować domowy peeling z kawy i oleju kokosowego na rozstępy? Aby otrzymać naturalny peeling kawowy z olejem kokosowym. Upewnij się, że posiadasz produkty w 100% naturalne i organiczne. Chociaż mogą być one nieco droższe, są także najbardziej odżywcze. Składniki. 5 łyżek zmielonej kawy, 75 g, 3 łyżki organicznego oleju kokosowego, 45 g, 1 łyżka żelu z aloesu, 15 g, 2 łyżki wody mineralnej, 30 ml. Przygotowanie. Przełóż zmieloną kawę do szklanego słoika i wymieszaj z olejem kokosowym, żelem aloesowym i wodą mineralną. Przybory: szklany słoik z pokrywką, drewniana łyżka. Za pomocą drewnianej łyżki mieszaj miksturę przez kilka sekund, aż uzyskasz gładką masę. Zakręć słoik i przechowuj peeling w chłodnym, ciemnym miejscu. Stosowanie. Wymasuj tyle produktu, ile potrzebujesz, na obszarach dotkniętych rozstępami. Poświęć kilka minut na delikatny masaż, a następnie pozostaw peeling na skórze na około 20 minut.
Delikatnie osusz skórę i zastosuj balsam lub krem nawilżający. Spłucz preparat zimną wodą. Używaj prelingu co najmniej 3 razy w tygodniu, aby uzyskać jak najlepsze rezultaty. Czy próbujesz zmniejszyć swoje rozstępy? Jeśli jeszcze nie wypróbowałaś tego niezwykłego środka, nie czekaj, przygotuj swój domowy peeling już teraz. Przekonaj się na własnej skórze, jak dobrze on działa. Bądź jednak cierpliwa, postępuj zgodnie z zaleceniami, a wkrótce zauważysz, że twoja skóra wygląda na gładszą i piękniejszą.